Witam wszystkich bardzo serdecznie. O, widzę, że jest Damian, Marysia. Widzę, że też jest parę osób, ale tak jak zwykle te osoby są w ukryciu, tylko słuchają naszego dzisiejszego spotkania. Ale witam i Dorotę, i Macieja, i widzę, że tam jeszcze jest Anna, pan Krzysztof jest, są nowe osoby. Bardzo nam miło, że chcą państwo dzisiaj być z nami. Dzisiaj widzieliśmy film świetny, Gangsterzy i filantropi. Jak kto skończył teraz, kto skończył 5 minut wcześniej? Ja skończyłem wczoraj. Ja ten film doskonale znam. Jakoś nie wiem dlaczego, ja go wielokrotnie oglądałam jeszcze dawno, dawno temu i ja go bardzo lubię, ten film. Nie wiem, czy Marcia go pierwszy raz oglądałaś? Tak. Pierwszy raz jak? Pierwszy raz. Generalnie bardzo właśnie jak tam czytałam ten opis i robiłam ten cały program, to bardzo mnie dziwiło, o co chodzi w ogóle z tymi dwiema historiami, czemu to są dwie historie, ale później już zrozumiałam. No też pamiętajmy, że to jest premiera, już. Maciej się do nas dołączył. Bardzo mi się podobało, że tak, zapraszam, Macieju. Nie słyszymy cię, nie widzimy, ale mam nadzieję, że za chwilę tak będzie. To jest już. Pamiętajmy, że to jest zarówno Hoffmana, jak i tego drugiego reżysera, to jest ich pierwsza fabuła, więc to jest. Tak, to jest debiut Hoffmana. Tak, ale trzeba na to spojrzeć w sposób no, niezwykle, powiedziałabym, ciepły. Bo no, ja uważam, że świetnie zrobiony. Jeszcze ten Holoubek z swoją taką precyzją. Minuta została, 2 minuty. Koniec. I te koła. Ja nie wiedziałam, skąd ja ten wątek znam, że oni wsiadają do tego samochodu, które koła ukradli, nie? Także to bardzo, bardzo, bardzo. Zresztą nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak dużo tam znanych aktorów grało, tak? Tam Tak, również, cała tak. calutka plejada. Pan Maciej, ja nie wiem, czy to może, ja spróbuję tutaj też na czacie panu Maciejowi napisać, że panie Macieju, i pani Doroto. Chętnie was zobaczymy, tak? Chętnie was zobaczymy, albo przynajmniej mniej usłyszymy, tak? Szymy, witamy, tak? Bo ja nie wiem, czy to widzicie, są z nami jeszcze dwie osoby. No tak, właśnie dzisiaj wyjątkowo dużo dyskutantów. No, nie, mam nadzieję, że za chwilę ktoś jeszcze. No, w każdym razie ja ta, nie wiem, czy wam, jak ta technologia tam pięknie się rozwijała też, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, tak? No właśnie, szczególnie w tej pierwszej, bo zazwyczaj jest tak, że filmy novelowe mają to do siebie, że są nierówne. Ale ten film trzyma poziom. On jest naprawdę, to jest jeden z ważniejszych filmów, jeżeli chodzi o komedie czy kryminały w historii polskiego kina. Znaczy, ja na plus bym nieco więcej ocenił, lepiej ocenił tą pierwszą część z Holubkiem niż tą drugą, ale całość jest całkiem spójna i się świetnie to ogląda. Natomiast ta część z Holubkiem, ona jest taka pełna właśnie tych gadżetów. On jest taki geniuszem w ogóle tej kryminalistyki. No, on Precyzja. trochę przypomina tego Fantomasa, o którym wczoraj pisałem, z tym, że niestety ten skok się nie udaje na końcu, no nie? Ale jest to tak świetnie zrealizowany. On ma taką dykcję genialną, że to się ogląda rewelacyjnie. Tak, tak, I tak. ten parmezan, tak, ten jego asystent też Tak, nie, no myślę, bezbłędna że cały. Chciałabym, tak, zdecydowanie urzeka widza w Tak, tym to znaczy filmie. mnie się bardzo podoba całość, dlatego że no, ta makieta, która wyjeżdża spod tych szachów. Pamiętacie, te samochodziki tam jeżdżą, to w ogóle jest niesamowite jak na tamte czasy. To są lata 60., dobrze pamiętam. Zresztą w ogóle zespół Tak jest, Kamera. 62, tak jest, Tak, tak, 62. tak. No to na świecie nas nie było. To no naprawdę ja jestem pod wielkim wrażeniem. Chociaż ja akurat tą etiudę z Michnikowskim bardzo lubię, dlatego że Michnikowski, chociaż mi się wydawało, że to się kończy nie jak oni razem wyjmują wagę, tylko pamiętam, że wydawało, że razem wyjmują ten alkohol, ten do pomiaru alkoholu. Nie wiem, dlaczego sobie tak to zanotowałam w głowie, nie? Także to było dla mnie
ciekawe i też nie zwróciliście uwagi, jak Warszawa wygląda. O, tak, tak. Architektura. Tak, to jest też... Tam jest parę nieścisłości, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, droga budowana jest, kiedy są jeszcze wiele domów, jest... Myślę, że to było tak, że te odcinki były różnie budowane, kiedy było wszystko w tym, w rusztowaniach, a później te one jakby nie są, no ale to nie czepiajmy się szczegółów, prawda? Ale to Warszawa tam też jest, no i dużo starych samochodów jeszcze, bardzo dużo. I nawet ta Warszawa wyglądała jak taka jedna wielka makieta. Ja przynajmniej odniosłam takie wrażenie. Tak. Ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę, w tej drugiej części, tej kulinarnej, gdzie on chodzi, te restauracje odwiedza, to ja miałem wrażenie, że ta Warszawa jest takim Paryżem, takim miastem zachodnim, no nie? Elegancki restauracji, tak. Znaczy ten pomysł, żeby te restauracje pokazać przez te bendy, które tam grają, to bolsy, to tak. To bardzo ważne. Ja to od razu wyniosłem Warszawę na pyżyny polskie. Tak. Jest jeszcze z nami jedna osoba, tylko nie wiem kto, któż to. Bardzo nam miło z tego powodu. John, oho, może się połączy, bo już tak, jakieś łączenie jest. Tak. Ja przyjęłam osobę następną, bardzo nam... Witamy. Nie wiem, czy ja tu nie widzę kto to, ale to witamy bardzo serdecznie. Jeszcze właśnie wracając do tych bendów, i znaczy, zaskakująca ta opowieść o tym, pamiętacie jak te gazety, tam rzucane było, gastronomia nagle wróciła, że się ten poziom podniósł, to w ogóle piękne, nie? Takie zaskakujące, moglibyśmy powiedzieć też dla, jakby w ogóle dla rozwoju opowieści, prawda? Nie to, że on tam się, że oni się wszyscy dali nabrać, ale jak stwierdzają, że za drogi jest dla nich lepiej być uczciwym i dobrym. Tak. To było naprawdę niezwykłe, prawda? Tak mi się wydaje. John Doe. A to ja wiem, kto to jest. Witamy bardzo serdecznie pana Johna. To jest zaprzyjaźniony z nami przedstawiciel naszej grupy, także nam bardzo miło. No, ja jestem bardzo z tego, jak zaczęłam oglądać, to przypomniałam sobie, że ja znam, ale z wielką rozkoszą obejrzałam. Marysia, co się najbardziej... Tak. To ciekawe, scenarzystą, co przeczytałem do tego filmu, jest Bogdan Czeszko, kojarzony z powieścią Pokolenie. Nie? On napisał tą powieść Pokolenie, która jest klasyką socrealizmu. A ten film jest taki, bym powiedział, bardzo ironicznie podchodzi do tego PRL-u, do tych absurdów, no nie? Także nie, no ciekawe, ale tam ciekawe. Piękna, słuchać, no ta technologia, tak. Kiedy Kolołóbek wyjmuje szkatułkę niby z tymi szachami, a tam ma kartotekę wszystkich. Był właśnie w tej jednej części z Kolołóbkiem, był jeden dla mnie wyjątkowo genialny moment, kiedy on tam umawiał się na szachy z tym sędzią i był wtedy akurat w akcji, więc on cały mechanizm opracował, że telefon się podnosi, bo zbliża się do dyktafonu, który już wygłasza kwestię... Do magnetofonu. Magnetofon szkulowy. To był magnetofon szkulowy. Ale Marysia może nie pamiętać. Ale ja miałem taki magnetofon jeszcze, pamiętam. Miałem Marysia, kiedyś. Spytaj się mamy, to ona na pewno znała. To ZK 140 chyba było, tak? Coś takiego było. Coś takie, tak. Jeszcze mama na pewno... jakby ci na pewno jakieś opowieści rodzinne, tak się nagrywało kiedyś z radia, prawda? Albo czasami się podstawiało mikrofon, bo to nie było proste, żeby móc coś nagrać, ale rzeczywiście to był szpulowy magnetofon. Magnetofon, tak. Niezwykła sprawa swoją drogą. Czasy przedkasetowe jeszcze, jak nie było tych kaset MC, no nie, to ten magnetofony szpulowe to były. Tak, ale ten mechanizm cały, ta filozofia... Właśnie, to było tak z takim właśnie... No i tutaj kolejno się jakby naprowadza ta myśl, że Chłopka to wszystko można by opisać jednym słowem, precyzja, no. Po prostu. Ale też ładnie, jak zobaczcie, jak fajnie jest napisany ten scenariusz. My mówimy o gangsterach, czyli nie filantropach, tylko na razie gangsterach, czyli pierwszej części. Kiedy zobaczcie, jak oni sobie alibi robią, to też jest piękne, prawda?
bracia, że są w windzie, ten z lusterkiem i tamten mówi rano przyjdą, po was jakoś wytrzymacie. No, a ten z tego policjanta, żeby im pilnował i nagle ten PRL wszystko im psuje, tak? Mm-hmm. Nie, ta no, co czyści ulicę, no naprawdę myślę, że dość precyzyjnie to jest wymyślane, także mi się bardzo to podobało, bardzo, bardzo. Scenariusz świetny, nie? I też, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak pięknie w drugiej części jest pokazane, jak on się wzbogaca. To praleczka musi, tak? To tak, ale ładnie, to praleczka, to tamto, to siamto, to buciczki, córeczka, to każdy ma trochę inne. No i on tym samochodem też jeździ w pewnym momencie, tak? Tak. To no, prawda. Że, no bardzo, jaki tytuł, gangsterzy i filantropii. I filantropii. Tak? Ładnie. To też można dodać, że kino kryminalne w PRL-u nie było dobrze widziane i władze za bardzo nie pozwalały tak szarżować reżyserom tym gatunkiem. No na pewno mieliśmy ten serial Kapitansowa na tropie, 07 zgłoś się. Tak, ale zobacz. O, dotknięcie, no. Bo kryminały, ja myślę, tak, że w PRL-u się bali, bo kryminały, tak, rzeczywiście w latach 70. zaczynają się te kryminały, gdzie to milicja jest tym mocnym elementem, tak? A kryminały, nawiązywanie do tej takiej wielkiej mody czy klasyki gatunku, gdzie był jakiś Sherlock Holmes, który jednak no nie był z tego głównego nurtu milicyjnego, tylko jakiś. To rzeczywiście tego nie było, prawda? Ale tu jest, ja myślę, że nie wiem, czy zwróciliście uwagę, absolutnie w tym kryminale nie są, nikt nie jest ośmieszony, prawda? Tak. Nawet bym powiedziała, że ci restauratorzy, którzy dali się oszukać, to oni bardziej zostali tutaj wyśmiani niż, jakby myślę, że tutaj... Niż system, niż władza, nie? Tak, niż no system absolutnie nie został. No. A oczywiście te absurdy były, te ukradzione koła, czy... Ta polewaczka czyszcząca ulicę, mimo że wczoraj padało, tak, no i ta świeżo zrobiona droga, która jest rozkopana, prawda? To też tak, naprawdę dużo takich elementów niesamowitych. Ja tam jestem zadowolona, chociaż najbardziej, nie wiem, szkoda, że pani Dorota i pan Maciej się nie odzywają do nas. Nie wiem, czy nas słyszą, no nie, bo tu my nie słyszymy. Może słyszą, bo my nie jesteśmy... Może słyszą. To do końca weryfikować, tak. Ale to cieszymy się bardzo, że są z nami, że tak to razem możemy przynajmniej w ten sposób porozmawiać. No, jeszcze Marysia, bo to myślę, że dla ciebie największe zaskoczenie, w sensie takim i aktorskim, i no bo tam tych ludzi, no myślę, że na przykład Bielickiej takiej nie znałaś, prawda? Bo jak już kiedykolwiek ją się znałaś, to z tego, jak była starszą panią w wielkim kapeluszu, gadającą. No, gdzieś tam to rzeczywiście mogło wystąpić, natomiast najbardziej to chyba pośród całego filmu, jakby złączyć te dwie części, to najbardziej irytowała mnie ta żona. No to chyba dla mnie nie stała. No właśnie, ale o to chodziło, że to jest taki typ kobiety. Znaczy ja myślę, że od tego czasu Bielicka jakby te swoje amplua pokazała, bo zwróciła uwagę, no taka... Taka jest gaduła, prawda? I taka, nie, jak taka pani od kur, która kury zagania. No, ale to taka trochę dulska w XXI wieku, taka trochę, ale taka... Tak. No musiałem, bo babcia mi przeszkodziła. Prawda? Nic nie szkodzi. Taka współczesna dulska, bym powiedziała, nie? Taka tam z lat 60. o to mi chodzi. Taka tak. Niezadowolona, wiecznie wymagająca. No i tam też jest ładnie pokazane, jak ona najpierw ma tą kuchenkę taką malutką, a potem coraz więcej. Chociaż swoją drogą, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jaka zajebista, przepraszam, świetna pralka była. A tak. Moment, że taka pralka była bardzo ładna, taka okrągła. To było bardzo ładnie wyszczególnione, jak te szczegóły. Warto było zwrócić uwagę na szczegóły, bo szczegóły tak naprawdę uzupełniały całą historię. Cała historia była zawarta w szczegółach. No,
Znaczy ja bym jeszcze poszła dalej, jakbyśmy chcieli obserwować współczesny, ten takie lata 60. tam w tym filmie, to bardzo widać mnóstwo jeszcze pięknych przedmiotów. Ciuchy są ładne, one są bardzo fajnie ubrane, te dziewczyny. Te samochody są tak. Jeszcze trochę z tamtego wieku, znaczy są jeszcze trochę sprzed wojny, jakby z tego... Więcej klasy. Widać tego, ten blichstrój. Ja myślę, że dopiero lata 70. i początek 80., kiedy już ten komunizm nie miał jakby czego brać, bo już wszystko zniszczył z poprzedniej epoki, no to już wszystko zaczęło być takie byle jakie, takie brudne. A tu jeszcze jest dużo elegancji, tak? I w tych restauracjach też bywa... Jest takie coś... W ogóle te dancingi, te spotkania, te prywatki i tak dalej, to wszystko emanuje właśnie takim porządkiem, czystością, elegancją. Nie tak. Jest takie byle jakie i brudne. Aczkolwiek mieliśmy jeden element odważny w tym filmie, jak tych dwóch braci, tak, bliźniaków, prostytutkę zaprosiło do siebie. Tak. To tak delikatnie, ale było to pokazane. No. To nie była prostytutka, tylko były dwie panie. To były dwie prostytutki, bo tam były, jedna tańczyła i druga, i on mówi, jak przychodzi do nich parmezan, to on mówi, że przez te prostytutki tam były dwie, bo one się nagle chowają tak. Za tym. A one tylko tańczą, przepraszam, one nic nie robią, one tylko tańczą. Tak, 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 nie, najwięcej by nie można było wtedy pokazać, absolutnie, nie, w latach 60. nie. W latach 70. już tak, ale nie w latach 60. Także. Ale gdzie takich siamskich znaleźli, nie? Gdzie takich brać? Tak. Bo dzisiaj to by się zdublowało, nie? Jeden aktor by zagrał dwóch, a tam ewidentnie byli, bo ja się nie przyglądałam, że to są dwaj różni. Nie, no bardzo, ja jestem zadowolona, wiecie, wydaje mi się, że to takie ciekawe. John jest z nami? Jest jeszcze, czy nas opuścił? Jest. Jest. Tu wszyscy jeszcze są na razie. Tak. Są jeszcze. Słuchajcie, w przyszłym tygodniu to będzie film... Ada, to nie wypada. To jest. To nie wypada. Też wersji online jeszcze zrobimy, tak? Też jeszcze wersji online zrobimy. Wiecie co, mnie się wydaje, że dobrze Dana zwróciła na to uwagę, że powinniśmy do końca czerwca jednak zrobić wersję online. Nie tylko dlatego, że ta wersja online została wysłana do urzędu, ale przede wszystkim dlatego, że my do końca nie wiemy, jak to będzie przebiegało w naszym kinie. Chodzi o to, że my nie wiemy, jakie tam będą obostrzenia, jak to będzie wyglądało. Przetestujemy to trochę już w czasie festiwalu i wtedy będziemy mieli już pewność, jak to funkcjonuje. W czasie festiwalu będą warsztaty dla mniejszych... Czekaj, w czasie festiwalu mówisz o czerwcu? Mówisz o czerwcu czy o październiku? O czerwcu. Więc na pewno byśmy szykowali pytanie, jeszcze zrobimy ten sam plan, co mamy teraz na lipiec, co przygotowaliśmy... Wiecie co, tak, ja bym proponował w lipcu te komedie wrzucić, które planowaliśmy po prostu zrobić w kinie. By był Fantoma, Skrzydełko czy Nóżka, Kolacja dla Palantów i Bik Lebowski. Tak, ja bym to wrzucił. I to byłoby świetne, no to myślę, tak. Że to jeszcze zaproponujmy, że możemy to od początku lipca, bo akurat 28 jest ostatni, tak. To byłby tak. Akurat pierwszy czy drugi byłby, wtedy byśmy się tam spotkali. Będziemy mieli już pewność, jak to jest zorganizowane. Dana mówiła, że skoro żeśmy wysłali, omówiliśmy jeszcze to, poczekajmy z festiwalem, jak się nam uda przeprowadzić festiwal w takiej formie, bo on jest pół na pół, jest online i jest... Jest tak, stacjonarnie i online. Także myślę, że... Tam warsztaty stacjonarne to w połowie też ma las sztuki, nie? Więc... No właśnie, bo wczoraj jakiś filmik, ktoś ze znajomych na Facebooku wrzucił filmik właśnie z inkubatora, jak sprzątają w inkubatorze, już jakaś grupa dziecięca była, czyli coś pomału się zaczyna tam dziać. Myślę, że jeżeli zaczniemy w połowie czerwca mówić, że wracamy od 1 lipca... Ja się zgadzam, jak najbardziej. Bo na przykład Dom Kultury 13 Must twardo do końca sierpnia jest zamknięty. To dlatego. Słuchajcie, jeżeli niektóre rzeczy są, no to my spróbujmy powolutku, tak? Tak, jasne. Nie, ja bym nie wiedziała o 13 Must dlatego, bo tam bardzo prężnie działają seniorzy, nie? Tak, tam jest dużo seniorów, także... Słuchajcie, ja myślę, że zróbmy to tak właśnie, jak Dana zaproponowała, bo ona rzeczywiście mówi, że to
że to tak po prostu jest lepiej złożony program, on poszedł w świat taki i taki. Trzeba tylko jeszcze uważać, Marysia, żeby, no bo na przykład, nie wiem, ni stąd, ni zewnątrz mówiłam ci, że ta Ada nie, nagle się pokazała, nie wiadomo dlaczego teraz. Nie wiadomo dlaczego teraz już za wcześnie, nie? Tym bardziej, że już może... Znaczy mnie się po prostu wydaje, że tam już jak Dana zaczęła ją promować. No właśnie niepotrzebnie. Więc mogła przeoczyć właśnie filantropów i dlatego ta Ada wskoczyła. No, to też zwróćmy na to uwagę. Słuchajcie, ja się bardzo cieszę, że do tych filantropów wróciliśmy, bo już teraz będę wiedziała, że to, ten film, bo tam jest, ja mam w ogóle w głowie kilka zawsze scen z tego, z jednego i z drugiego, właśnie najbardziej z tych filantropów, dlatego że ja pamiętam doskonale, jak ten Michnik, chociaż to musi być jeszcze wersja michnikowska, jak ta wersja została chyba odnowiona, tak mi się wydaje. O tak, na pewno, tak, odcyfrowana, nie? Cyfryzacja. Ja, że była czyściutka, ładna, żyletka, nie? Ja mam naprawdę niektóre sceny doskonale pamiętałam, chociaż oczywiście to się mi wszystko wyrównało, nie? Bo to, tak jak mówię, niektóre trochę mi się posklejały, ale ogólnie mnie się podobało, także i w ogóle nie ma się wrażenia, że... Ja też, bo ja właśnie oglądałam ten film pierwszy raz i jak na pierwszy raz bardzo dobre wrażenie na mnie wywarł. Czyli Hoffman potrafił filmy robić od początku dobre. Tak, od początku. Cieszę się w ogóle, że Chlupkę zobaczyłam, bo dawno tego, które nie widziałam na ekranie. Nie? Jeszcze młodziutki tutaj, nie? Tak, tak. Zresztą nie tylko on tam, bo tam jeszcze kilku aktorów było, nie? Ten, co pamiętacie, co w Czarnych Chmurach grał. Damian, może ty będziesz wiedział, o kogo chodzi. Ten taki, co miał takiego wąsika a la Adam. Tak. Wiesz, tak, o tym mówię, nie? Kojarzy go. Tak, zresztą tam paru aktorów było. Tam Zagłopa, to już, tak powiem, pierwszy... No sporo z tych aktorów już nie żyje, wiadomo, nie, bo to już tyle lat, że... Powiedzmy sobie, że większość nie żyje. Tak. To patrząc na to, że Holoubek tam był w miarę młody w tym filmie. Młody, ja tak. Ja myślę, tak, że około 40 nie miał więcej. Mm-hmm. Nie miał więcej, jak nie. Chociaż on to tak zawsze na 40 wyglądał. On jak był młody już tak wyglądał. On nie, tak dojrzale to... wyglądał, to tak, prawda. On zawsze wyglądał dojrzale i długo wyglądał taki, wiesz, jakby zatrzymany w czasie. Dopiero na starość mu te, myślę, że się tak trochę inaczej, ale... Słuchajcie, ja się bardzo cieszę. Teraz pracujemy nad festiwalem. Damian, nie wiem, czy wiesz, ja, tam jest dużo, trochę Kuźnicki prowadzi. Ja prowadzę te lekcje z historią, pokazuję tam z jednej strony film taki, też z inna, taki dwa filmiki. Jeden powojenny Kwiatkowskiej o modzie z lat 60, z zaraz powojennej. A drugi to jest... Klikateka. Czekajcie, kto to się jeszcze ktoś... John Dee się powtórzył się. Jane Dee to może jeszcze pani będzie. Aha. No w każdym razie chciałam wam powiedzieć, że... A drugi film jest... To ty na pewno go znasz, Karabasza, film, który mówi o powstaniu na Powiślu Domu Kultury. Taki króciutki. Krikoteka. Nie, a Krikoteka to jest druga lekcja. Dwie rzeczy pokazuje o kantorze dla młodzieży. To są takie dla akurat z jedynki. I czekajcie, i to będzie jako Szczecin Film Festival pod tym szyldem? To będzie się odbędzie? Tak. Bo wiesz, my w czasie SEF Mini robimy, no to pamiętasz, część ty przecież też kiedyś prowadziłeś. Ja prowadzę od lat tak zwaną lekcję historii. Tak, na bazie filmów opowiadam albo wtedy w zeszłym roku o Solidarności, a w tym roku o rzeczach, które znali nasi dziadkowie, czyli świat naszych dziadków. I to jest właśnie pierwsza część, to jest, tak jak powiedziałam, ta moda powojenna. Zresztą to jest ładnie zrobiony film, jak się ludzie ubierali po wojnie zaraz, że wiesz, no jak dżdżu pragnęli takiego, jakiejś elegancji, jakiegoś, wiesz, odbicia się od tej... Jak żyli, jak funkcjonowali, nie? No. I te dwa filmiki o kantorze, to też jest fajna rzecz, bo nie wiem, czy Marysia słyszałaś o kantorze, bo przecież jak ty się urodziłaś, to on jego już nie było. No ale na pewno gdzieś mi tam w uszach minął, nie? A Kantor to, tak jak Grotowski, jeden z najważniejszych postaci polskiego teatru powojennego. Także to jest niezwykła postać. Ja proponowałam pierwotnie taki inny filmik im tam, ale jak go obejrzałam,
zapowiadał się, jest jakby bardzo dobry, bo pokazuje filozofię Cantora, ale niestety ma jedną taką wadę, jest w ogóle zrobiony po francusku, Cantor mówi po francusku, jest tłumaczenie na, po angielsku, napisy i są napisy po polsku i nie można się skupić, trzeba czytając i jest za dużo rzeczy się dzieje na ekranie. Jest pokazana filozofia Cantora. Więc ona jest w ogóle, to jest fajne, ale to jest rzecz, którą się powinno obejrzeć jako drugą, trzecią, czwartą, a na pewno nie pierwszą, jak się nie zna o Cantorze, więc dlatego to zmieniłam. No. Słuchajcie, no to się jutro pooglądamy przedwojenny świat. W przyszłym tygodniu znaczy się. W przyszłym tygodniu przedwojenny świat. W przyszłym tygodniu, no. Dobra, kochani. To co, miłego wieczoru, tak? To tak jest.